Witajcie drodzy widzowie w kolejnym replayu, który będę dla was, drodzy widzowie, analizował. Naszym widzem jest już legendarny Chailing. Nie wiem jak on gra będąc czajnikiem, ale zostawmy to już dla niego. Może ma jakieś w zanadrzu dodatkowe ręce. Gra on na różowego zerga, oto cytrusa. No i cóż, no i jak zwykle zacznę od przeczytania oczywiście maila, którego niechcący zamknąłem. Także mały fail z mojej strony. Czy nie fail, to było zamierzone oczywiście. Chailing, drogi Chailingu. Jest Chailing. Jest to oczywiście gracz z Ligi Srebrnej, gra on na gracza z Ligi Złotej i jego problem brzmi następująco. W którym miejscu popełniłem największy błąd, który przesądził o przegranej i czy uważasz, że mogłem to wygrać? Po tej panicznej obronie dronami i patrz na zegra, bo mój oponent był święcie przekonany, że wygrał w kilku momentach, więc oglądaj do końca. Dobrze, obejrzę do końca. Nie. No zobaczmy, otwierasz, chyba otworzyłeś 14 pulem, ale nie jestem pewien. Otwierasz bez gazu, czyli nastawiasz się bardziej na ekspansję. Zobaczymy, czy to zrobisz. Twój przeciwnik standardowo otworzył 14 ekstraktorem, 14 gazem. W tym momencie już ma spalnik pól. Ale chyba to za późno troszeczkę postawił gaz, także jego speed będzie opóźniony. Tym lepiej dla ciebie. No i teraz stawiasz gaz, no. Zagrałeś pierwszy pól bez gazu, dopiero teraz stawiasz gaz, więc twój plan na grę w tym momencie troszeczkę runął, bo chociaż nie, chociaż stawiasz ekspansję, także jest jeszcze dobrze. Twój przeciwnik nawet nie wiem gdzie się znajduje, także biegnie na krosy. Tym lepiej oczywiście dla ciebie. Włączę zakładkę produkcji, zobaczcie, czy jeszcze nagrywam. Nagrywam. Budujesz tą ekspansję. Nie masz overlorda, masz dronkę. Pamiętaj, lepiej mieć tego overlorda od dronka, oczywiście mogłaby w tym czasie wybierać. Także pamiętaj o posiadaniu tego overlorda w okolicach jego naturalnej. Też dobrze się przyda, jeżeli będziesz miał overlorda na drugiej ekspansji. Żeby samemu się nie spóźnić. Jeżeli troszeczkę tam się zapomnisz, samemu się nie spóźnić z budowaniem właśnie tej drugiej ekspansji. Spróbować cię tutaj przeharasować, zabił ci tą dronę, wiesz, że ekspuje, czy wiesz, że ekspuje, wiesz, że ekspuje i w tym momencie dronujesz. Twoje linki stoją, ja bym proponował wysłać jednego linka do jego bazy, zobaczyć, czy dalej produkuje te linki, czy produkuje drony. Widzisz, że produkuje drony, czyli sam robisz drony, a sam robisz Benny, przepraszam, ile masz dronek, właśnie. Chociaż nie, masz 25 dron, także jeżeli wybronisz ten atak, będziesz sporo do przodu. W tym momencie jeden Bailey sobie raczej nie poradzi z taką ilością zdrowników. Zobaczmy, co z tego wyniku. Troszeczkę spowolnie, robisz tą paniczną obronę z dronami, bardzo ładnie się bronisz. Ale straciłeś bardzo dużo, już straciłeś 15, no w tym momencie bad manner ze strony Oto Cytrusa, GG World Play. Także ja bym grał do samego końca, zapakowałbym dronę do overlorda, bym wleciał za mapy i postawił haczerkę. Mamy się jednego dronu, masz 10 dronek, no zobaczmy. No, pytałeś co było twoim głównym błędem, no twoim głównym błędem było to, może nie tyle co błędem, no że dało się zaskoczyć po prostu masą tych lingów. Zobacz, że on był w momencie, kiedy ty miałeś 25 dron bodajże, on miał 18, także jeżeli byś miał linga tutaj, wiedziałbyś po saturacji ilo w okolicach ma tych dron, wiedziałbyś, że ty masz więcej tych dron, także potencjalnie gdzieś trzyma albo widziałeś większą ilość zerglingów, także możesz spodziewać się ataku, bo nie robił prawda tych zerglingów tylko po to, żeby one sobie stały, także w tym momencie powinieneś odpowiedzieć jakimiś lingami bądź dodatkowym queenem z spinecrawlerem. Zobacz, że masz no w tym momencie troszeczkę te nadwyżki usunąłeś, a jesteś na 14 dronach, miałeś 300 nadwyżek, no to uważaj troszeczkę na to.
No, twój przeciwnik zrobił troszeczkę dron i nadal robi zerlinić. Nadal idzie w presję, jeżeli uda ci się wybronić bez strat żadnych drona, a przy okazji zrobić następne, to sytuacja się troszeczkę wyrówna, no ale limity 23 do 43. No, w tym momencie, no co ja bym zrobił? No, ja bym starał się usilnie dronować, tak? Bo jeżeli cały czas będziesz na tej ilości dronów, na której jesteś, no to prędzej czy później, no, nie będziesz w stanie obronić jego kolejnych ataków, właśnie z tego względu, że będzie miał po prostu więcej jednostek niż ty. Cudem uratowany Bennig. Cały czas próbuję tutaj zaharasować tego Benniga. Przewinimy do prędkości razy dwa. Dosyć korzystna wymiana. Jeden rok. Super, super obrona, super obrona. Tylko w tym momencie już nie wojsko, nie te 6 zerglingów, tylko 3 drony. Masz tutaj Overlorda, widzisz, że niczym nie dosyła żadnych posiłków. Także raczej dronuje, także spokojnie, po tym, jeżeli wiesz, że masz tyle armii, że możesz obronić jego atak, to spokojnie dronu. No, w tym momencie, no, strata wszystkich bylingów, nie zabił ci jednego roacha, one zregenerują sobie HP. No i w tym momencie dronować, tylko dronować i cały czas skautować, w co idzie, czy nie idzie w mutaliski, idzie w mutaliski, zobaczę. Nic o tym nie wiesz, także następny. I ty też idziesz w mutaliski. No, ale on nie, tak czy siak będzie miał je szybciej. Więc po prostu będzie w stanie ci nimi zaskoczyć, zabić ci kolejne drony. No, no i korzystna wymiana. Tutaj znowu wbiega na Hama, traci, no ale nadal ma przewagę 10 dron, także nadal ta jego przewaga, którą uzyskał na początku właśnie w postaci tego pusha i zabicia ci połowy dronek, nadal jakby pozostaje ta jego przewaga. 400 APM-u tutaj. Niezły spam, ale spam. Tutaj za dużo ci nic nie da. Tutaj trzeba większą ilość dronek. Zobaczmy, właśnie produkujesz. Troszeczkę jednak bym transferował. Nie atakuje ci motoryskami. No, w tym momencie tracisz kminę, tracisz drony. No i ponownie. Pisze GG. No nie, nie. Ja muszę z nim zagrać. Tracisz drony, tracisz, produkujesz swoje motorisko, czy robisz 4. Robisz koruptory? Koruptory na mutaliski? Nie graj koruptorów na mutaliski. Na mutaliski graj mutaliski, albo hydry, albo hydra infestor, albo sam infestor. Nie, koruptorów się nie gra. Koruptory, pomimo to, że są jednostkami opancerzonymi, czy tam masywnymi, nie pamiętam, a mutaliski są dobre na jednostki lekkie, pomimo to koruptory nie są dobre na mutaliski. Przynajmniej nie są cost effective. Wchodzisz roachami, no. Może uda ci się zabić kilka dronek. Atakuje cię niepotrzebnie. Powinien cofnąć się do naturala. A on ma strasznie mało dronek. Ma 14 dronek. Także. Ale przewagą tych mutalisków nie będziesz w stanie ich po prostu wybronić. Nie. Już ma ich naprawdę masę, ilość, że spokojnie te 3 sport rary czy 4 będzie w stanie ci zniszczyć. No i to będzie dla ciebie GG. Także co bym proponował? Proponowałbym więcej skautowania. Overlord nad naturalem. Troszeczkę może zmienienie openingu, bo troszeczkę tam wydaje mi się, że mogłoby być to lepiej zrobione. Ale grunt właśnie w ZVZ to scout, reagowanie na to, co robi przeciwnik. Cały czas musisz mieć podgląd z jego bazy, żeby zareagować, bo jeżeli on wcześniej, troszeczkę wcześniej przestanie dronować, zacznie robić roachy, no to to już naprawdę może być GG, także musisz mieć w miarę równe timingi z nim. Spróbować go czasami czymś zaskoczyć. Jeżeli wiesz, że idzie w mutaliski, to zapewne nie będzie miał linków albo po prostu. Jeżeli gra samemu mutalicki, także bieg dookoła mapy, wbiegamy mu do bazy, tak jak zrobiłeś tymi roachami, tylko tutaj już miałeś sprawę ułatwioną, bo miałeś ten barrow.
No ale jeżeli sam grasz mutaliski, to raczej roachów nie robisz. Robisz tam kilka zerglingów i starasz się wlecieć do jego bazy. Zazwyczaj twój przeciwnik będzie miał same sporo kolorów. Dobra, to na tyle z tego replaya. Ja będę się z wami żegnał, oczywiście nie na streamie, tylko z widzami, którzy oglądają to na YouTubie. Także do zobaczenia w kolejnym analizowanym przeze mnie replayu.